To są gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Mateusz Maranowski, dzień dobry. A pierwsze pytanie, jakie zadam politykom, jest takie, czy Andrzej Duda zawetuje ustawę o 2 miliardy złotych dla telewizji polskiej? Moimi gośćmi w studiu są Joanna Senyszyn, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Jan Strzeszek, Porozumienie. Dzień dobry. I Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam bardzo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pilnie skontaktował się z prezesem TVP Jackiem Kurskim, tak informuje Wirtualna Polska. Trochę do takich informacji oczywiście mam spory dystans, ale może to coś mówi o obecnej sytuacji w związku z ewentualnym podpisem Andrzeja Dudy pod tą rekompensatą dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Zdaniem serwisu była to reakcja na publikację na temat stawianych przez prezydenta Andrzeja Dudę warunków w sprawie ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych. No, jednym z tych warunków miało być odwołanie prezesa Jacka Kurskiego, no, ale tymczasem prezes PiS ma stać murem za Kurskim, tak czytamy w Wirtualnej Polsce. Czy Andrzej Duda podpisze tę ustawę zdaniem Lewicy? Nie wiadomo, dlatego że do tej pory prezydent Duda zdecydowanie wykonywał polecenia prezesa Kaczyńskiego, więc jeżeli takie polecenie będzie, to pewnie podpiszę, zwłaszcza że Telewizja Polska wykonuje no, kawał dobrej roboty na rzecz prezydenta Dudy i PiSu. Gdyby nie TVP, to te notowania byłyby dużo niższe, ponieważ to jest taka typowa propaganda sukcesu, jaka była no, gdzieś tam w latach pewnie 50. w PRL-u. No się boję, jak pani się odwołuje do tamtych lat. Natomiast, no, czy podpiszę? Dla mnie w tej całej sytuacji, która ostatnio zaistniała, najbardziej przerażające jest to, że z Pałacu Prezydenckiego wyciekają takie informacje, że prezydent żądał głowy Kurskiego w zamian za podpisanie ustawy. Czy to prawda, czy nie, to my oczywiście nie wiemy, ale nasuwa się pytanie, Kim otacza się prezydent Duda, że w ogóle jakieś takie informacje wychodzą z Pałacu Prezydenckiego? Czy nadaje się na prezydenta, jeżeli nie potrafi sobie dobrać dość dyskretnych ludzi? Jan Strzeszek. Ja myślę, czy jest pytanie, czy powinien, czy podpiszę? Czy podpiszę, nie wiem, czy powinien. Uważam, że tak z kilku przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że telewizja publiczna ma swoją misję i nie możemy rozpatrywać telewizji polskiej tylko i wyłącznie pod kątem programów publicystycznych, bo domyślam się, że tu przedstawiciele opozycji mają głównie zarzut do działania tej sfery informacyjno-publicystycznej. Telewizja publiczna to także mnóstwo programów historycznych, także mnóstwo programów naukowych, to także bardzo rozwinięte, najbardziej mam wrażenie w historii telewizji publicznej, oferta sportowa. To jest coś, czego dotąd nie było i żeby spełnić też te umowy, które telewizja publiczna już podpisała, potrzebne są dodatkowe pieniądze. Musimy pamiętać o tym, że sama transmisja do prawa do transmisji, chociażby Mistrzostw Europy w 2020 roku, które się zaraz odbędą w piłce nożnej, no to są też gigantyczne pieniądze. Dotąd było to tylko i wyłącznie na platformach prywatnych. Teraz po raz pierwszy będzie to umożliwione do obejrzenia całej Polsce, dzięki właśnie telewizji publicznej. Także nie możemy rozpatrywać tylko TVP, tak jakby opozycja chciała pod kątem publicystyki czy sekcji informacyjnej, ale także jako całe wielkie konsorcjum medialne, które zajmuje się także innymi rzeczami. Ale czy powinniśmy też abstrahować od tego, co się dzieje w publicystyce i w informacji? Bo trochę jest to z tego, co pan powiedział, że jest oczywiście pewna rzecz, z którą się zgadzamy, że media publiczne powinny zajmować się rozrywką, kulturą, sportem i tak dalej. I się tym zajmują. A jak wygląda pana zdaniem publicystyka i informacja? Ja mam takie wrażenie, że najgłośniej krzyczą o tym, że rzekomo są złe, źle prowadzone te programy, ci, którzy i tak w tej telewizji publicznej bywają. Jeżeli ja słyszę, że w telewizji publicznej nie ma pluralizmu i mówi to polityk, z którym kilka dni wcześniej siedziałem w studiu w telewizji publicznej, to mam wrażenie, że ktoś albo kłamie, albo szybko zapomina. Mam wrażenie mimo wszystko, że to będzie ten pierwszy wariant, dlatego że pamiętajmy o tym, że politycy opozycji bardzo często rezygnują z uczestnictwa w programach w telewizji publicznej, mimo że mają tam zaproszenia. No, sam wielokrotnie się tym spotkałem, że w momentach, na przykład, gdy jest program z publicznością, to politycy Platformy z reguły, z zasady po prostu tych zaproszeń nie przyjmują. Tak samo, bo kiedy była kampania wyborcza w wyborach do polskiego parlamentu w 2019 roku, przypominam, że do najważniejszych programów publicystycznych, to sami politycy Platformy, mimo że mieli zaproszenia, zdecydowali się przez absolutnie całą kampanię. Prawo i Sprawiedliwość kiedyś też bojkotowało TVN, też to pamiętam, ale to już zostawmy na marginesie. Miłosz Motyka. Ja się odniosę do tego. Jedyną misyjnością, jaką kieruje się teraz
z TVP, to jest misyjność partyjna, służalcza wobec Nowogrodzkiej. I mówię to jako uczestnik programów telewizji rządowej, bo tam chodzę po to, żeby prostować się bzdury. Jeszcze gdybym prostował bzdury polityków partii rządzącej, wiadomo, że oni ich często wygadują, no to jeszcze bym to zrozumiał. Natomiast prowadzących, czy tendencyjnych pytań, czy materiałów, jak chociażby w Wiadomościach, no ten sentyment jest jednoznaczny. Nawet Rada Języka Polskiego jednoznacznie się na ten temat wypowiadała. Nawet część i publicystów, i polityków związanych z obozem władzy mówi, że to przegięcie propagandowe jest już po prostu nie do wytrzymania. Tylko, że Rada Języka Polskiego nic nie mówiła wtedy, kiedy TVP było zarządzane przez Platformę Obywatelską i PSL, i wtedy nie było żadnych takich dyskusji. Jeśli ktoś uważa, że kiedykolwiek była taka propaganda jak teraz, no to myślę, że się grubo myli. Natomiast to, co zrobił prezydent Duda... Ja pamiętam panią Lewicką w TVP, pamiętam panią Grzegorz Orasz w Wiadomościach. Wtedy pracował tam między innymi również pan Karnowski w tym samym czasie. To jeszcze było dużo wcześniej. To, co zrobi prezydent Duda... Za rządów pana Kraśko na przykład. To, co zrobi prezydent Duda, to wie tylko i wyłącznie prezes Kaczyński. Tak naprawdę do niego można by było skierować to pytanie. W mojej ocenie może się zdarzyć tak, że na ten moment prezydent Duda zawetuje tę ustawę, a po ewentualnie wygranych wyborach 2 miliardy złotych na biurko prezesa Kurskiego i tak powędrują. Natomiast tu jest sprawa jasna, to są dodatkowe pieniądze. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że TVP potrzebuje tych pieniędzy, to dlaczego pan prezydent Duda nie wykonał tego, co mówi pan wicemarszałek Terlecki, że pilnie te pieniądze są potrzebne, i nie podpisał tej ustawy od razu? Na co czeka? Znaczy, prezydent Duda próbuje jeszcze grać tymi 2 miliardami i próbować rozgrywać zmiany w zarządzie telewizji? Znaczy, to jest skandaliczne, nie od tego jest prezydent. Właściwie takie są tutaj dwa aspekty, dlatego że pan powiedział, że my mamy pretensje tylko do programów publicystycznych, a to nieprawda. Mamy pretensje do przede wszystkim właśnie źle wykonywanej misji telewizji publicznej. Co to znaczy misja według lewicy? W tej chwili to jest tylko sprzyjanie takim najniższym gustom. To jest disco polo, to jest sport, to są mydlane opery, beznadziejne jakieś seriale. Właściwie jak na lekarstwo jest w telewizji publicznej dobrych takich programów, które mają charakter edukacyjny, które podnosiłyby poziom społeczeństwa. To, co było niestety, trzeba to jasno powiedzieć, w PRL-u. Wtedy rzeczywiście były wspaniałe programy, które edukowały. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt 2 miliardów, to powiedzmy sobie jasno, te 2 miliardy to byłaby ustawa podpisana natychmiast, gdyby nie gest Lichockiej, gdyby nie ta cała afera. Pani poseł, miesza pani strasznie dużo wątków w jednym tak temacie. Posłanka Lichocka przedstawiła ten jasne projekt. Bardzo proszę, Jan Strzeżyk. Przede wszystkim martwią mnie bardzo sentymenty pani poseł do tego, jak wyglądała telewizja publiczna w PRL-u, bo mam wrażenie, że nie da się porównywać tego, co się dzieje teraz z tamtymi czasami, dlatego znaczy stawianie tezy pani poseł, że Urban i ekipa od Gierka, czy od późniejszych dygnitarzy narzuconych nam z Moskwy, była lepsza niż ekipa wybrana. Muszę skończyć. Dajmy odpowiedź. Cały czas pani poseł funkcjonuje teatr telewizji. Cały czas ta oferta jest rozszerzona, dlatego że TVP to nie tylko TVP1, TVP2 czy TVP Info, to także są programy, które są i rozgłośnie regionalne, co do których mam wrażenie nikt nie ma żadnych zarzutów, dlatego że dobrze informują lokalne społeczności o tym, co się dzieje na terenie województwa. Także TVP Historia, panie rzeczniku, pan nie słyszał, co się dzieje z telewizją lubelską, która nie transmituje po prostu wydarzeń i konferencji partii opozycyjnych, ale jak pan mówi o tych 2 miliardach... Panie rzeczniku, na temat jednej sytuacji, że w województwie lubelskim dzieje się coś, że się nie pokazuje polityków opozycji. To jest permanentna sytuacja 4 lat. Tego nie wiem, ale to... Ja to wiem. To w takim razie ja też chciałbym, żeby to zostało zmienione. Uważam, że każdy ma prawo mieć dostęp do telewizji lokalnej, szczególnie tej publicznej na szczeblu lokalnym, ale musimy pamiętać, że także sport, co jest teraz zdecydowanie lepiej transmitowane, to także programy historyczne. Tyle produkcji historycznych, ile wyprodukowała TVP od 2015 roku. Wcześniej było, no, co jest fałszywe? No masa pięknych produkcji na temat żołnierzy. Ja pamiętam, co pani mówiła wiele lat temu na temat żołnierzy wyklętych. To akurat były słowa.
Słowa haniebne, nie mówmy się, to nie miało być prawdą historyczną. Oczywiście, że nie. No inaczej, to, że w końcu ktoś teraz ma odwagę, żeby pokazywać, jak wyglądali, jak ważne rzeczy robili żołnierze wyklęte, jaka to była piękna, romantyczna historia. Tak, kogo mordowali? To rozumiem, chce pani powiedzieć, że żołnierze wyklęci zajmowali się głównie mordowaniem dzieci i kobiet, tak? Rabowaniem na wsi. I to było główne założenie. W przeciwieństwie na przykład. W przeciwieństwie na przykład do tego, co robiła Armia Czerwona, kiedy wyzwalała Polskę, kiedy już oni na przykład nie gwałcili i nie mordowali. Tak? Dziesiątki tysięcy zgwałconych polskich kobiet to z dorobek Armii Czerwonej w Polsce, a żołnierze wyklęci walczyli z tym. Zostawmy żołnierzy wyklętych, rozumiem emocje. Pani profesor, tylko gwałcili i mordowali na wsiach, to trzeba to sprostować. Pani profesor to powiedziała, pan to sprostował, wracamy do tego, ale chciałbym, żeby pan, chciałbym, żeby się pan odniósł, sekundkę, momencik, ja chciałbym zadać pytanie. Chciałbym, żeby się pan odniósł do tego, co powiedział Jan Strzeżek, czyli do tego, że telewizja publiczna wydaje także pieniądze właśnie na transmisję, na wielkich wydarzeń sportowych, które jednoczą Polaków. Czy to nie jest misja także mediów publicznych do tego, żeby te pieniądze, duże pieniądze wydawać na to? Oczywiście, że tak, dlatego chciałbym, aby w uzasadnieniu tego projektu została jasno wskazana mapa drogowa, na co te środki pójdą. A tego nie ma. Co więcej, gdy już rozmawialiśmy przed momentem o tym, co się stało, co się działo z telewizją publiczną za poprzedniej ekipy rządzącej, na przykład taki program Młodzież Kontra, on funkcjonował od lat, do 2001 roku, inicjatywa młodzieżówek, no skasowana za rządów PiS-u. Jeśli te środki, bardzo dobry, jeśli miałby te środki pomóc w odtworzeniu tego programu, to myślę, że wszyscy byliby za. Ale możemy, problem jest, ale panie możemy sobie dyskutować taki, o takich punktowych tylko, rzeczach, problem, które tu panie było fajnie, jest, tu było nie kiepsko. Z tym, nie z tym, problem z frekwencją nie z tym, z waszej strony. Nie z tym jest problem, że tych środków nie ma, tylko z problemem jest tym, jak one są lokowane. Alokowane są propagandowo. I gdyby nie kampania wyborcza, ale to jestem przekonany. Ale ma pan jakieś na to dane, że one są rzeczywiście, te 2 miliardy będą lokowane tylko na programy publicystyczne, a reszta będzie zaniedbana? Ma pan, a ma pan na to dane, informację? Że będą lokowane tylko na nie, misyjność? Nie, nie, jak w ogóle nie chcę tego przesądzać, tylko pan stawia zarzut. Ja jestem ciekaw, czy pan ma jakieś do tego jakieś... Znaczy nie, że istnieje takie ryzyko. Istnieje takie ryzyko. Okej. Okay. Czy możemy dzisiaj mówić i dyskutować na ten temat, że te 2 miliardy powinny zostać przeznaczone na onkologię? Czy tego typu zarzuty i próba pewnej narracji ze strony opozycji no jest uczciwa, no bo z jednej strony mamy ustawę, która dotyczy rekompensaty dla mediów publicznych, która była wypłacana także oczywiście nie w takiej kwocie, ale była wypłacana w poprzednich latach. No ale czy możemy w ramach tej ustawy przesunąć pieniądze tak po prostu z TVP na onkologię? Przecież to jest kwestia obligacji skarbowych, to zupełnie nie działa to w ten sposób. Ja pana redaktora zachęcam do zapoznania się z naszą poprawką. My taką poprawkę w Senacie złożyliśmy, aby obligacje były skierowane właśnie na Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. To jest, panie redaktorze, taki sam populizm, jak gdybym teraz powiedział, że to dlaczego na przykład marszałek Grodzki w swojej kancelarii zatrudniał byłych polityków, skoro zaszczędzone z tego środki mógł też przeznaczyć na onkologię. To jest abstrakcja. To jest abstrakcja. To jest inaczej. To jest akurat wyjątkowo obrzydliwe granie ludźmi chorymi, ludźmi, którym grozi śmierć, mimo tego, że teraz są przeznaczane i największe środki na służbę zdrowia, i największe pieniądze na onkologię. I teraz przy okazji działań ministra Szumowskiego w ramach powołania Narodowej Sieci Onkologicznej kolejki do lekarzy specjalistów skróciły się z 2 miesięcy, z prawie 60 dni do 2 dni, bo takie są dane z tych 4 województw, gdzie funkcjonowała na razie testowo Narodowa Sieć Onkologiczna. A pan, panie rzeczniku, chce powiedzieć, że wyjątkowo brutalnie, no pan sam sobie zdaje z tego sprawę. Ja to wiem, pan to wie, ale nie. Stara się pan jeszcze oszukać naszych widzów. Znaczy ja muszę powiedzieć jedno zdanie. Partia rządząca uważa, że jakakolwiek złotówka więcej przekazana na Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, to jest granie chorymi, to niech pan pojedzie do Centrum Onkologii i powie to pacjentom. To znaczy zdecydowanie za mało jest pieniędzy w ogóle na ochronę zdrowia w Polsce. My postulujemy, żeby to było co najmniej 7,2% PKB i w związku z tym my mamy pełne moralne prawo do mówienia, żeby przesuwać pewne środki właśnie na Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym przypadku na onkologię, czy na inne działy, dlatego, że uważamy, że tych środków jest po prostu za mało. I
oczywiście na tym polega cała ekonomia. Jestem profesorem nauk ekonomicznych, że jest zawsze wszystkiego za mało i trzeba dokonywać wyboru. I my wychodzimy z założenia, że jeżeli mamy dokonywać tego wyboru, to będzie dużo lepiej, jeżeli przeznaczymy środki na ochronę zdrowia niż na telewizję publiczną. I tutaj stawiamy wielokropek i za chwilę wracamy do naszej dyskusji w telewizji w Polsce.pl. Za chwilę będziemy dyskutować o kampanii wyborczej. Proszę zostać z telewizją w Polsce.pl.